Kubisza, który, jak wiemy, chce wystartować w rajdzie Dakar. Tu bez wątpienia najwybitniejszy skoczek narciarski w całej tej dyscyplinie, w całej historii tej dyscypliny. Bez wątpienia największy, najpopularniejszy polski sportowiec ostatniej dekady, który został, proszę Państwa, członkiem zespołu RMF Caroline Rally Team, który wystartuje w przyszłorocznej edycji Dakaru w barwach właśnie tego zespołu. Adamie, no myślę, że wszyscy chcieliby strasznie dowiedzieć się, jak w ogóle do tego doszło. Skąd taka nagła zmiana zainteresowań? Jakie były Twoje początki, jeżeli chodzi o rajdy terenowe? Znaczy, to na pewno nie taka nagła zmiana, dlatego że ja od jakiegoś czasu bardzo interesuję się rajdami terenowymi. Zawsze takim moim wzorem to był właśnie Dakar. Długo byłem skoczkiem narciarskim, więc dlatego te marzenia były jakby zawsze gdzieś tam z boku, ale cały czas mi tam towarzyszyły, jak tylko mogłem, to oglądałem. Poza tym w domu posiadam samochód, Jeep terenowy przerobiony, który gdzieś sobie tam jeżdżę i nakładam, więc cały czas pod tym względem akurat te zainteresowania moje były bardzo mocne i strasznie chciałem się w tym kierunku realizować. W zeszłym roku po Vancouver dostałem taką propozycję z teamu, zadzwonił Rafał Płóciennik i zaproponował, czy nie byłbym zainteresowany. Na początku to tak nie za bardzo wierzyłem w to, że to jest prawda w ogóle, dopiero po spotkaniu z nim. Ale też od razu powiedziałem, że jedna rzecz jest bardzo ważna. Ja zamierzam skakać do Oslo i w tym momencie wszystko to, co ustalaliśmy, zostaje jakby gdzieś z tyłu. Muszę się przygotować do swojego sezonu, bo jeszcze jestem skoczkiem. I podejmę decyzję na wiosnę. I myślę, że ta decyzja, w końcu dojrzałem do tego, żeby podjąć tę decyzję i wziąć udział z chłopakami w tym, co zawsze było moją pasją. Rafał, może ciebie zapytamy. Już Adam wymienił ciebie jako tego człowieka, który wykazał się, przyznam zupełnie szczerze, wielką fantazją. Możesz nam powiedzieć, jak do tego doszło? Kiedy zrodził się, w jakich okolicznościach ten pomysł, że zdecydowałeś się zaprosić Adama do zespołu? Witam Państwa. Ja lubię zbiegi okoliczności i wierzę w te zbiegi okoliczności. Kiedyś wracając z Warszawy na południe Polski, gdzie mieszkam, zobaczyłem billboard sponsorski jednego z naszych partnerów, na którym widniał właśnie Adam. Postanowiłem, gdzieś tam w głowie zaświtało mi, żeby spróbować zadzwonić do niego. Kilka dni wcześniej, czy kilka tygodni wcześniej słyszałem wywiad z Adamem na antenie radiowej, w którym mówił, że kocha samochody, że chciałby jeździć. Gdyby nie był skoczkiem, byłby pewnie kierowcą. Spróbowałem zdobyć numer do niego, zdobyłem numer do Roberta Matei, do którego zadzwoniłem, tłumacząc mu za wile, dlaczego to chce się skontaktować z Adamem. No i znowu kolejny zbieg okoliczności. Robert powiedział mi, że właśnie ma Adama po prawej stronie na fotelu obok, dał mi telefon. Porozmawialiśmy, spotkaliśmy się, doszliśmy do tego, że mamy wspólną pasję, wspólne marzenia i od tej pory jest nam po drodze. Przygotowywaliśmy ten projekt, od dzisiaj mamy w nim Adama. Adamie, oczywiście wspominałeś już o tym, że masz w domu samochód, terenówkę, Jeepa, że już troszeczkę miałeś okazję nim pojeździć. Czy to były jedyne jazdy? Czy już rozpocząłeś przygotowania wraz z zespołem do tego przyszłorocznego startu? A wiemy, że jest również zaplanowany jeden niewielki start jeszcze w Polsce. Ale opowiedz nam może troszeczkę o przygotowaniach. Znaczy, ja zacząłem z moim nauczycielem, jednocześnie pilotem, Rafałem Martonem, przygotowania. On uczy mnie pewnych technik, które są bardzo potrzebne, bo to jest tak, że człowiek zawsze myśli, że umie jeździć, ale jak przychodzi faktycznie do jazdy, to wiele trzeba się jeszcze nauczyć i wiele doświadczenia nabrać. Więc dlatego rozpoczęliśmy już te przygotowania. Już nawet miałem okazję jeździć samochodem, którym będziemy jeździć w ostatnim czasie w Drawsku Pomorskim. I powiem szczerze, że jeszcze bardziej mnie to zaraziło. Na początku bardzo z takim respektem do tego podchodziłem, jak to faktycznie będzie, ale po tych dwóch dniach tam testów jeszcze bardziej się tym zaraziłem. Proszę Państwa, już Adam ujawnił, że była okazja, aby pojeździć rajdowo w warunkach terenowych takim samochodem, którym wystartuje w rajdzie Dakar. Przygotowaliśmy dla Państwa krótki materiał filmowy z tych jazd treningowych Adama Małysza i Rafała Martona, które odbyły się dosłownie w tych dniach.